Siemano, siemano, jestem Wertel, witajcie w kolejnym odcinku z Dying Light'a 2. Jesteśmy w momencie, znaczy w miejscu, gdzie ostatnio zakończyliśmy akcję. Lecimy dalej po tutaj nieoczekiwanej radiówce od Aitora. Także sobie do niego pójdziemy. Oczywiście, jeśli lubicie tę serię, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Dzięki wielkie za to. Grę możecie oczywiście kupić na g2.com. No i również zapraszam was do wspierania kanału, gdyż wspierający dostają te odcinki wcześniej. Na przykład ten odcinek, no już leciał tam, no zdecydowanie dużo wcześniej. Także bardzo fajna opcja. Trochę osób skorzystało, już oglądało. Może się pochwalą w komentarzach. Tutaj tak, tutaj was motywuję do skomentowania filmu. To jest, dobra. A my lecimy dalej z misyjką. Wow, myślałem, że polecę gdzieś tam nie wiadomo gdzie nisko, ale na szczęście nie spadłem, tak? Także chodźmy zobaczyć, czego on tam chce od nas. Tak, tak, wykryto pojemnik. Ja wiem, zawsze wykrywacie te pojemniki. Jeszcze się po nie... nie przy... nie ten... no, no jeszcze po nie nie szedłem. O, nie, muszę odpuścić, bo tutaj nie dam rady. Jeszcze raz. Mam takie przyzwyczajenie z jedynki, że później jest takie ulepszenie, że można tak się fajnie wybić do góry. No i tak, teraz próbuję i na no, nie wychodzi. Dobra. Czego? Co wy tu się tak czaicie? Nie podoba mi się to, co się tu dzieje. Najpierw bandyci Jacka i Joe'ego zabili ludzi Karla. Teraz Sophie przygotowuje kontratak. Nie uczestniczysz w tym, co? Sam powiedziałeś, że mam się do nich zbliżyć. Zamierzam przeszukać obóz Sophie. Dlatego przyszedłem cię ostrzec. Ludzie zaczęli plotkować. Znalazłeś dla mnie Łazarza. Mogą podejrzewać cię o bycie szpiegiem SP. Nie wydaje mi się. Chętnie przyjmują oferowaną pomoc. Podobno. Ale ci ludzie nas nienawidzą, Aiden. Razem z każdym, kto dla nas pracuje. Więc jeśli mają podejrzenia, szczególnie z Sophie... Poradzę sobie. Lukas też tak myślał. Wiesz, jak skończył. Głupio by było znaleźć cię gdzieś w rowie. Z wyciętym kawałem skóry. Przyszedłeś mnie ostrzec? Pomogłeś mi z Łazarzem. A ja dbam o sojuszników. Sophie po prostu walczy o wodę. Nie sądzę, żeby cokolwiek podejrzewała. Tak sądzisz? Ona nienawidzi stróżów prawa. Wini nas za to, że nie pomagamy Bazarowi. I za śmierć matki. Więc kiedy zaczniemy przesłuchiwać jej ludzi, lepiej uważaj. Dzięki za ostrzeżenie. Dowiedziałeś się czegoś w naszej sprawie? Sophie też jest ciekawa, kto zabił Lukasa. A co ma ci powiedzieć? Wiedzą, że jak udowodnimy im winę, to będzie rzeź. Dowiedz się od Sophie, kiedy planuje atak. Informuj na bieżąco, gdzie jesteś. Bądź ostrożny. Uważaj na siebie. I się zaczął tryniać w nasze sprawy. Co za... co za czub. Dobra, to co, to wracamy do nich. Tak, wcale nas tu nie było. Widać, że się kręciliśmy. Nic a nic, nic a nic. Macie tutaj coś oprócz tej torryby? To jest dosyć dziwna do zebrania. A, zebrałem, złom. Jeszcze sobie zapasy stąd zgarnę. Zawsze fajne. Fajne rzeczy dają. Wykryto pojemnik, to jest. Jeszcze 100 razy mi powiedzcie o tym. Kiedyś po to pójdę. Premia nocna, o. Super. A, czyli dzień się zrobił, okej. Okay. Chyba zbytnio dużo tutaj nie zrobiliśmy. Dobra, idę, idę. Oh shit, oh shit. Czekajcie, ja tutaj latryny potrzebuję, bo mi się spadło. Halo. Jesus. Siema, jak życie? Smacznego. Ale koks! Dobra! Kontrola w locie! Tak się to robi. Już myślałem, że znowu spadnę i się obiję, no. Pięknie. Już czas na nas. Zdaje się, że Sophie chyba czas na nas. Musimy! Tato, jest wcześnie. Gdzie ta Sophie, co? Tylko... popytaj ludzi. A, napisał to, że specjalnie... Dobra, ty!
Widzieliście Sophie? Szukam jej. Gdzie Sophie? Aha, to nasz dzielny kurwa. A, no tak! Szukałem cię. Pi! Szukałeś. Na zdrowie. Tak. Nie jestem fanem picia z Gwinta. Oho! Jaśnie pan hrabia życzy sobie szkło. Dałeś radio do sprawdzenia temu Albertowi? Co za ciup! Nie potrafi nawet zdania skończyć! Mózg dziurawy jak szwajcarski ser! Trochę szacunku, Humphrey! Alberto zna się na broni i pancerzu jak nikt inny. A ty co takiego umiesz? Pierdzieć w organki i nazywać to muzyką? Hej, parszywe dekle! Klepcie pacierze! Barney się zbliża! I Ostrodubska wam spierze! To może być ostatnia szansa. Najebany, to do domu. A potem serca. Dobra, co tam u was, co? Dokąd poszła? Może wy coś wiecie? Powiedziała, że ma coś ważnego do załatwienia. Poczekaj z nami. Aha, czyli sobie czekam. Jeśli chciałeś sprawdzić, czy mam chłopaka, to nie, nie mam. To nie znaczy, że masz u mnie jakiekolwiek szanse. Bo nie masz. Dobra, weź. Jeśli sądzisz, że obchodzi mnie, czy masz chłopaka, to mam to w dupie. Właśnie tak, właśnie tak. To nie tak. Znaczy, że jak zmienisz zdanie co do moich szans, to ja też zmienię zdanie. Dobra. Co cię sprowadza? Pilnujcie dziś Barneya. Ten facet jest jak neon z napisem wielkie kłopoty. Fakt. Fakt. No co tam? No tak, my nie pogadamy. No tak. Jedna rzecz. A u was co tam, dzieweczki? Sophie, tak. To trochę zajmie. Powiedziała. Poszła tam. Tam poszła. Właśnie. No, no. Dzięki. Czekaj. Jeszcze. Jeszcze jedna sprawa. No jaka? Coś nie tak z twoim. Nie działać ci. A się wszyscy tym radiem przyjęli, słuchajcie, wszyscy. Tata pyta, co jest nie tak z twoim radiem. O, czasem skrzeczy, ale póki działa, nie ma co w nim grzebać. Mogę cię o coś zapytać? Nie. Jasne, mów mi, Aiden. Vincenzo, Aiden, jak się zostaje pielgrzymem? Taki jesteś modlercą? Vincenzo! Co? Dlaczego? Skąd ci to przyszło? Tato, pytam, bo mnie to interesuje. Opowiesz mi o tym, Aiden? Nie wiem, jak się zdaje, po prostu. Urodziłem się z tym, wiesz, takie rzeczy. Nie jestem wcale taki ekscytujący. Musiałem zabijać, ale nie jestem mordercą. Bycie pielgrzymem to dla mnie tylko droga do celu. Jakiego celu? Vincenzo, zostaw go! W spokoju! Zostaw go! Do znalezienia mojej innej rodziny. Znalazłeś? Jeszcze nie, ale mogę być blisko. Oby ci się udało. Ja nigdy nie znalazłem Federica. Kogo? Federica. Był moim najlepszym kumplem. Byliśmy jak bracia. Znaliśmy się od zawsze. Zniknął tak samo jak inne dzieci. Z powodu tych jebanych testów. Spokojnie. Testów? Może też go znajdziesz. Mówisz o testach Gierę? Słyszałeś, że kiedy zbudowali mury, próbowali tu opracować szczepionkę? Wszystko trafił szlak po paru tygodniach. Pewnego dnia Federico rozpłynął się w powietrzu. Graliśmy w nogę. Potem poszedłem do domu. On też. Nigdy go już nie zobaczyłem. Jestem pewien, że go zabrali. I to nie wszystko. Widzisz, no co tam nie jeszcze? Był jedynym dzieckiem, które zaginęło tamtej zimy. Było ich więcej? No było ich więcej. W tym samym czasie zaginęły dwie dziewczynki z budynku obok. I więcej dzieci w całym mieście. I żadnego nie udało się odnaleźć? Nie, ale biorąc pod uwagę to, co mówiła matka Federica, chyba wiem, co się stało. Federico miesiąc wcześniej był w szpitalu z zapaleniem płuc. Jego matce powiedzieli, że jakiś lekarz GRE zlecił badania krwi, ale nie powiedzieli jej dlaczego. Tydzień po tym, jak wypisali go ze szpitala... Czyli dostawali spoilery. No tak. Pamiętasz nazwisko lekarza?
Nikt go nie znał. Nikt w szpitalu nie powiedział nam nic poza tym, że robił coś tajnego dla GRE. A potem wszystko szlak trafił. GRE się rozpadło. Później część dzieci znaleziono w Central Loop. Ale nie Federica. Każdego dnia zastanawiam się, co się z nim stało. Dobra, mam nadzieję, może kiedyś go znajdziesz. I że kiedyś go znajdziesz. Chyba, że go znajdziesz jako super turbo ogromnego mutanta, to wtedy przypał. Co nie? Dobra, tam poszła Sophie, tak. O! Siema! Jestem. Pojawiła się. Jak twoje radio? Już działa? Czasem działa, czasem nie. Jak mu się zachce. Suzy! Logan! Przysięgam, że ich rozszarpię, a potem zeżrę! Pisklak! Ralph! Wasze zdrowie! Kocham was! Co teraz? Pamiętasz początek upadku, Aiden? Mgliście. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Przez jakiś czas broniliśmy kościoła przed zarażonymi. Moja matka dowodziła. Każdego dnia traciła dziesiątki ludzi. Próbowała utrzymać wszystkich przy życiu, a ja pilnowałam Barneya. Błagała stróżów prawa o pomoc, ale ją zignorowali. W końcu została ranna. Świtało. Zaprowadzili mnie do niej. Na dach zakrystii. Spojrzała na mnie i kazała mi obiecać, że zaopiekuje się bratem. Powiedziała to takim tonem, jakby pożyczała mi samochód i chciała, żeby wrócił nietknięty. Potem wyznaczyła Karla na swojego następcę i mnie na jego zastępczynię. Wyrośniesz na dużo lepszą przywódczynię niż Karl, powiedziała. Ale dopóki świat płonie, ludzie nie będą słuchać kogoś tak młodego. Myliła się. Całe życie myślałam w taki sposób. Koniec z tym. Teraz rozumiem moją matkę. Przywódczyni musi być bezwzględna. Wtedy nie byłam gotowa. Teraz jestem. Chyba wiem, co masz na myśli. Wiem też, co to strata. Mówisz o kimś konkretnym? O mojej siostrze. Przykro mi. Może nie musi ci być przykro. Okaże się. To przez nią. Przyszedłeś do miasta? Tak. Sophie, musimy pogadać. Pora działać. Im szybciej to zrobimy, tym gorzej będą przygotowani. Aiden. Źle zaczęliśmy znajomość. Łyczek na odwagę? Jesteś pewien, że powinieneś tyle chlać przed misją? Ja? Mam najmocniejszą wątrobę w Villador. Martw się o siebie, pielgrzymku. Gdzie Sophie? Tam. Na dachu. Mam cię na oku. Pana szybka jest, nie? Ten kurę tu się zachlał i... siedzi. Dobrze więc, bez kitu, jak ona tak szybko nam weszła? Skubaniutka jest. Dobra. Też idę. Ej, to trzeba będzie to odnowić kiedyś. Słowo klucz kiedyś. No jak ja mam tu zejść tak bez żadnego? A w sumie nie powinienem nic oberwać. Okej. Okay. Żyję. Siema. Okazuje się, że SPC-y nas obserwują. Oho. Niech zobaczą, co stanie się z Jackiem i Joe'em. Co może stać się też z nimi. Mówiłaś, że to pora. Dobra, na działanie. Czyli wszyscy o sobie wiemy. Działamy. Aktualnie. Wysłałam do obozu troje zwiadowców. Karl i Kryształy muszą być gdzieś wewnątrz budynku. Ale budynek to mają odwalony tutaj. Dosyć duży. Ciekawie. Dobra, lornetkę trzeba zobaczyć, żeby wszystko przylukać. Aby przejść obóz, trzeba zabić przywódcę, poruczników i... obozowy totem. Dobrze. Warta jest nieliczna. Pewnie większość. Fajne oznaczanki. Jest kilka wejść do obozu.
Wbicie od frontu to samobójstwo. Najwięcej straży. Mamy pana kapitana. Lud pierwszy. My ruszymy z drugiej strony. Weźmiemy ich z dwóch stron. Jak coś pójdzie nie tak, wycofujemy się do bazy. Gdzie? Do motelu Tango. Dobrze, nieważne gdzie ten motel jest. Hotel, motel, srotel. Coś tu macie dla mnie? Ciekawego? Dobra. Gaszę latarkę. Wiadomo jak jest. Chyba tu jest, zombiaczki. Skradanie się. W takim miejscu najlepiej się skradać. Nie, no co ty. Dobra. Monety, butelki, cegły, okej. Zmiana planów, Aiden. Zaatakowali naszą kryjówkę. Kto? Sophie? Są tam moi ludzie. Znajdź Karla. Uratuj go i odzyskaj kryształy. Szybko. Zrobię, co mogę. Nie skoczył. Okej, czyli tutaj nie dolecę. No dobra, no to tyle chciałem wiedzieć. Ja się do was tutaj jakoś na górę wbić, tak? Inkognito? To jest coś takiego, tylko... Widzicie, jest na zejście, ale raczej... Aha, okej. Mamy monety, możemy zacząć tutaj powoli zabawę. To jest do kopania. No troszeczkę nam zajdzie tutaj. Zaletka na bogato znowu. Słyszę ich, ale nie widzę. Dobra, tutaj coś jest. Wojownik, ty. To jest mój wojownik? Znaczy mój. Shit, tam też jest typiarz. On nas może zauważyć. Chyba, że zbytnio nie będzie się tutaj ruszał. Dobra, poczekamy. A, jednak się rusza. Dobra, może nie wyjść za łatwo. Ale chyba oni mają tak zrobione, że jak ten pójdzie się gdzieś tam patrzeć, to ten sobie stąd pójdzie. Tak, dobra. Teraz mamy chwilę czasu. Zdążę, zdążę, zdążę! Jest! Ten na górze póki co jeszcze nic nie widzi. Póki co, bo zaraz może zobaczyć tego tutaj, że sobie leży. Jak to się stało? Kici, 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 kici! Zauważył. To nie tego, którego myślałem, że będzie widział, nie? Dobra, schodzisz na dół? Dawaj. Co to kurwa było? Patrz, widział mnie. Okej. Okay.
Aha, on miał tam. Kurde. Dobra. Syrenkę miał. No dawajcie na górę. Przynajmniej coś się dzieje, kurde. A nie, to mój wojownik, kurde, jak kółkę. Czy mój wojownik, wiecie, to jest sojuszników. Dobra, już po wojowniku. Fajnie ten przycisk. Znowu nie ten przycisk, halo. Na plecach kogoś mam. Dobrze. Okej, okay, bliźniacy załatwieni. No, pięknie, pięknie. No, umrzyj, no. Kurde, żeby dobijać, trzeba było typ, naprawdę. A, co pierdyknął. Jesteś tam na górze, czy zaskoczyłeś? Zaskoczyłeś. Dobra, dobra. Ty się jeszcze świecisz. No to co? Uleczmy się. Mamy El Capitana. Fajnie. Fajna cegła, polecam. A, mnie przez chwilę widział. Czy da się do was tutaj tak wbić po cichu? Żebym mnie nie widział? Nie wiem, ale... Jakie grzechy muszę to robić? Dobra, minę rzuciliśmy. I właśnie. To jest wabik na zombiaków. Takich ciekawszych. Zaraz mi nogi odpadną. Ale no niestety zabieczki mają tu gdzieś. God damn it. Myślałem, że nie zadziała. Dobre. Podło. Załatwić go. Zdychaj i to już. Narazka. Dobra, kolega też padł. Już po tobie. Oh shit. Aż spadłem po prostu, to taka akcja wyszła. A, pięknie, pięknie. Fajnie, dwie miny wywaliło. Dowódca również wywaliło z butów. No, pięknie, pięknie. Tutaj koledzy pospadali, kurde. Picobello tam gdzieś też jakiś jeden zleciał. No niestety moja syfiasta pułapka nie zadziałała. Mówi się trudno. Pozdrowcie do temu. Cały łup zniknie. Aha, czyli musimy. No tak, no tak, dobra. Czyli jak nie zbierzemy sobie na przykład takich itemów, tego nie będzie, bo wiadomo, to są takie itemy dla bandziorów. Dobrze, rozumiem. To co? Mały research poleci. Myk. Kurde, no mnie nie muszą domawiać, że jak coś mogę mieć za darmo, a później tego nie mieć, to sobie wezmę. Panie, jak darmowy gryzy. A, ktoś rzucił palenie. Okej, okay, tu nie wejdę. Tutaj kryjówki tylko, tak? Tu coś jest. Patrz, były zombiaczki, tylko się nie chciały, kurde, ruszyć tutaj.
co Andrzeja, no? Dobra. Jak sytuacja tutaj? Coś mi się wydaje, że wszystko co fajne to już zgarnęliśmy. Chociaż... Notatka. Okej, okay, czyli tutaj jeszcze jakieś fajne rzeczy mają. Trzyma śmietnik na stole, no naprawdę, trzeba być udanym. Dobra, tu wejście. Okej. Okay. Coś mamy. O, włócznia piotana, kurde. Jakby to się dało schować, wiecie, tak zawinąć na później. To byłaby kosa. I to się psuje, rozumiem? Tak, po rzuceniu się psuje. Dobra. Przejmujemy obóz. Miło było? Pyk. Mamy to. Płonąca flaga, osiągnięcie. Nice. No i nie ma pułapek. Nie jest odgrodzone. Dobrze. Mamy już handlarzy tutaj nawet. Świetnie, bezpieczna strefa. Oh yeah, źródło światła. UV. Jest spalnia. Fajnie, fajnie. Siema na ziomuś. 35, zebrekina. To w sumie to jest na takim poziomie co teraz. Mięsna przynęta. Kurde, zużyłem przed chwilą. A mało to sobie mogę w sobie kupić. Przydęta w sumie brzmi spoko na jakiś kolejny ten. Dobra, wiem, że hajsy straciłem, spokojnie, spokojnie. Akurat mam do sprzedania jakieś rzeczy za 500. I coś tam odzyskałem. Ubiór, co masz z ubioru? Broń dystansowa, nie mam żadnej dystansowej, aby się przydało coś, wiecie? Zawsze jesteś tu mile widziany. Zawsze jesteś tu mile widziany. O, wolni Karla, dopiero teraz się pokazało, dobra. Trzeba by było przejąć terenik. Siemano! Tu cały obóz już funkcjonuje bez ciebie, gdzie słuchaj. Zostali? Zostali zaatakowani. Gdzie kryształy? Tam. Wywołaj Sophie. Szybko. Sophie? Mam Karla. Jest cały. Co z wami? Sophie? Sophie? Jesteś tam? Musisz im pomóc, Aiden. Gdzie są Jack i Joe? Uciekli z obozu, kiedy usłyszeli walkę. Nie wiem, co planują. Powiedzieli, że czekają na wsparcie. Jakie wsparcie? Nie jestem pewien. Joe wspominał o renegatach, niedobitkach armii stacjonujących na zaporze po drugiej stronie miasta. Ostatnio widziano ich na bazarze. Dokąd mam iść? Do motelu Tango. Sophie ma tam kryjówkę. Biegnij! Szybko! Dobrze, że jesteś. I tu się dramują jak zwykle. Motel Tango, tak? Weźcie mnie tutaj, nie zagadujcie. Ja tu mam szybką akcję. O shit! Haha! Tak się to robi. Dobrze, no damage, jest sukces. Dobra, prawie tak miało być. Tutaj trzeba uważać, bo to są te. Po opryskach trucizny dostanę damage po tym jak biegnę. Tak, tak. A sobie wybraliście miejscowe? Wykryto pojemnik z inhibitora. Tak, tak, wykryto pojemnik. Ja wiem, spokojnie. Kiedy się zdobędę? Aiden, słyszałem hałasy dobiegające z wioski Jacka i Joe'ego. To nie wszystko. Zaatakowano kryjówkę Sophie i Barneya. To mogą być SPC. Kurwa. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Mieliśmy się dostać do Central Loop, a nie angażować się w miejscowe konflikty. Nie mieszaj się do tego. Wracaj do metra. Podzielimy się z Aitorem tym, co mamy. Może nas przepuści. Nie, nie przepuści. O kurde. Nie, no idziemy muszę do Sophie. Iść, Hakon. Obiecałem Sophie, że jej pomogę. To jedyna droga do poznania prawdy. Dobra. Będę w kontakcie.
Alright. Generalnie to wygląda tak, że co my nie wybierzemy, to będziemy mieli przypał. Albo od jednej, od drugiej strony. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dawaj, to dobry damage miało. Standardowo. Trzeba przeczesać terenik. Dobra. Let's go! Cholera. Spóźniłem się. Sophie! Barney! Jesteś tu? Sophie? Sophie, zgłoś się! No i wychodzi na to, że znowu źle wybrałem. Jakbym tu nie przeszedł, to... A, zresztą, kurde! Halo? Enion? Szybka wymiana. Ja sobie latarkę odpalę. Przewody, przewody. Ale przynajmniej ten ziomek, którego właśnie uratowaliśmy, to wie, że dobrze chcieliśmy, nie będzie na nas zganiał. Typu Barney, że to twoja wina. Tak, tak, pojemnik w pobliżu, bo tak właściwie był tam. To coraz się pojawiają jakieś takie pojemniki, akurat tak przy misji, nie? Okej. Sprawdzamy kolejne drzwi. A tu się opłacało zajrzeć. Zdecydowanie. Halo, Sophie. Sophie! Co się dzieje do cholery? Zgłoś się! Okej. Okay. Rusztowanie, rozumiem. Ten brud kolczasty to no nie, no nie wyglądał za przyjemnie. Myk. Halo! O, co witamy w środku? Patrz. Tak, tutaj, 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 to się przyda. Dobra, dawaj mi to. Jakby nic. Nice. Już dostępne ulepszenie? Tak od razu? O kurde, dobra. Dobra, do staminy również mi się przyda teraz. Okej, okay, odporność tam trochę urosła, fajnie. Filtr pyłu. Jak tu wejść? Wygląda na fajne pomieszczenie. Ale chyba otwierane nie z tej strony. Dobrze, dobrze, halo. Tak, ktoś tam gdzieś tam możliwe, że umiera, a my sobie chodzimy i przeszukujemy wszystko, co się da. To jest jakiś fake pokój. Tutaj, powinno dać się wejść, ale się nie da, no. No trudno, a tutaj? Dobra, tu nie wejdę, okej, okay, czyli tędy. Aha, tam jest wyjście, dobra. To nie, to tutaj sobie sprawdźmy. Wszystko. Sejfik pusty, oczywiście, jakby nie inaczej, nie? Czy to jeszcze jest? Okej. Chodźmy. Czy ktoś mnie słyszy? No ja cię słyszę. Tu Aiden. Twoi ludzie nie żyją. O kurwa. Cholera, Aiden. Akurat zaczynałem cię lubić. Przyprowadziłeś tu espeków. Pomagałem wam. Zdradziłeś nas. I zabijemy cię za to. Pomagałeś sobie. I Aitorowi. Nam tylko przy okazji. Na co czekacie? Nie wiecie, co robić? No zobacz. Barney! A jednak Barney, mogłem czekaj! Pójść. Tak to nas nakryli. God damn it! Dobra. To za agenci. No chcieliście to macie, kurde.
Ty to nawet łeb straciłeś. No, zapraszam, zapraszam. Tak, tak, oczywiście. To kto jeszcze ma coś dla mnie? No tak. Jakaś głowa sobie leży randomowa. No sami chcieli, na zamówienie. No Godstone na drugim poziomie, o kurde, zabójcza broń. Dobra, idziemy do niego. Gdzie uciekasz, Barney? Halo. Kurwa, ty. No tak. No, świetnie. Szukam Sophie. On mnie nie usłyszy. Najgorzej. Chodzi o ciebie. Z drogi. Zaraz spadniemy. No. Cholery batą. Chodź. No chodź. No chodź, no chodź. Mister Herman. No co tam? Nic ciekawego nie mam. Herman, odpuść! Masz w nosie nóż! Jak ty mnie trafiłeś? To jest fizycznie niemożliwe. O ty kurde. Popie! No co za chłop? Uda mi się. Uda mi się, uda, kurde. Jesus. Co tu się odwaliło właśnie w tym momencie? Nie, tak serio, co się odwaliło? Coś się zaczęło mrugać? Halo, ja używałem apteczki. Dobra, odrodzenie, jeszcze raz. On nie żyje! O co chodzi? Co tu wybuchło? Jak sobie... jak się... Ja tu wszedłem. Coś tu wybuchło? Bez kitu, to coś mogło wybuchnąć, ale czemu ty nie żyjesz? Chciałem... Dziadu... Ech... Dobra... Okay. Jak nie żyjesz, to w sumie spoko. Idziemy dalej. Ciekawe, ciekawe. Zawsze we właściwym miejscu. Siemano. Dobrze, muszę się jakoś do tego dostać, tak. Logicznie. O, tutaj wejdziemy, dobra. Dzika drabinka. Myk. Dobrze. Dostać się z powrotem do ogrodu. Jestem. Barney, młody. Znajdź Barneya. No zdecydowanie, trzeba. Mam szósty zmysł. Wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Barney chciał cię zabić. To znaczy, że coś ukrywa. Coś związanego z Lukasem, albo gorzej. Co można myśleć? Jest taka opcja, szczególnie, że raz się prawie wygadał. A teraz przejęcie wieży z wodą. To nie przypadek, Aiden. Barney od dawna chciał wyjść z cienia swojej siostry i samodzielnie uwolnić Villedor od stróżów prawa. Spróbuję go znaleźć. Bądź ostrożny. Pójdę ostrzec Aitora. Bądźmy w kontakcie. To jest. Dobra, Beskid nam się dosyć długo nie pokazywał. Barney? Tak się zastanawiałem, byłaś? Kiedy wróci. No chodź! Znajdę cię! Na groźnego!
Barney. Barney, Barney. O! Mogę to otworzyć. Aiden, bądź miły, to strzelę ci w łeb. Masz kuszę. W razie będziesz zdychał po to znaczy, że ja będę miał kuszę. To ty będziesz zdychał, Barney. Miałeś go zatrzymać, nie zabić. Daj mi broń. Oddaj mi ją, bracie. Wiesz, co robisz? Tak odpłaca cię za pomoc? Tak traktujemy zdrajców. Wiem, że pracujesz dla Aitora. Nie pracuję dla Aitora, tylko dla siebie. Tu nie da się pozostać neutralnym. Walczymy o przetrwanie. Bez wody bazar nie przetrwa nawet miesiąca. Stróżowie nie pomogą. Jak wtedy, gdy zmarła mama. Po prostu patrzyli, jak giniemy. A ty jesteś z nimi. Nie obchodzimy cię. Powiedz, dlaczego mam cię nie zabić? Strzelaj! Na co czekasz? Bo możemy sobie pomóc. Kto zabił Lukasa? Myślisz, że to my? Sophie, odpowiedz. To wasza sprawka? Nie. Sophie, co do Co cię obchodzi ten morderca? Co Aitor ci obiecał? Jeśli to nie wy, kto go zabił? Sama nie wiem. Na pewno nikt z moich ludzi. Jak się dowiesz, to powiedz. Uściskam go. Lukas musiał zginąć. I tak długo żył. To nie nasza sprawka. Mamy własny plan pozbycia się stróżów z bazaru. Aitor przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. A ty mu wierzysz? Serio? Nie próbował mnie zabić. To nie jego zdradziłeś. Ja też mogę pomóc. Pomóż nam z wodą, a osobiście zabiorę cię do Central Loop. Po pierwsze, nie zdradziłem cię. Pomagam w śledztwie, a to co innego. Co do oferty, czy przypadkiem jedynej drogi nie kontroluje SP? Jest inna droga. Serio wierzysz, że znów ci zaufam? Nie masz wyjścia. Nie powiedziałeś, że pracujesz dla SP. Byliśmy ostrożni. Jest coraz niebezpieczniej i trzeba być czujnym. Próbowałaś mnie zabić, Sophie. Przysięgam na pamięć Pisklaka, Suzy, Logana, Ralfa i... no i Hermana. Pomóż nam, a cię tam zabierzemy. To wchodzisz w to? Dobra. Macie plan? Jack i Joe uciekli. Mamy szansę przejąć wieżę i wreszcie odzyskać wodę. Przed jebanym Aitorem. Zajmiemy się SP-kami i od razu potem zabierzemy cię do centrum. Najpierw musimy ogarnąć dostęp do wody. A jak się dostać do wieży? To niemal niemożliwe bez dźwigu. A ludzie Joe'ego odcięli dostęp. Dlatego proszę ciebie. Chcesz, żebym się wspiął? Jeśli ci się uda, ocalisz wiele osób. Będziemy ci dłużni. Czy chcieli dogadywać, to czemu nie? Tak naprawdę. Dobra, punkty walki. A mogę tutaj kupować. Silne kopnięcie za odbitki. Okej. Dobra, tutaj. Doskonały blok. Te bloki się bawimy. Te punkty walki to i tak z tego praktycznie nie korzystam. Ale w sumie wolałbym zrobić na, nie może nie na blokadę, ale faktycznie na unik. Chciałbym siłę. O, to będą pociski odbijać, to w sumie spoko. A tutaj co będę mógł? Dobra, jednak pójdę w to. Namówili mnie. W czymś późniejszym. Wieża ciśnień, ale zaraz się na mnie wkurzył. Ale ty jesteś niezdecydowany! Najpierw mówisz, że tego zabijesz, coś, ale tego nie robisz. No niech ufa, niech ufa. Dobrze kminie. Dobra, przynajmniej generalnie dosyć ciekawa misja będzie. Co to jest na górze? Można sobie klatę odblokować. Dobra. Jakiś pomysł, jak tam się dostać? Są jakieś liny. Ups.
No nic. Poleciałem, dwie śmierci dzisiaj. Dobrze, odrodzenie. Spoko, że można się ożywić na przykład podczas dnia, gdy już tutaj wszystko jest ogarnięte. Dobra, słuchajcie. Wierzę, ciśnień sobie zrobimy w następnym odcineczku. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie kolejny odcinek zobaczyć już teraz, to zapraszam do wykupienia tutaj wspierającego za jedyne 5 zł, bo oni dostają tutaj szybciutko odcineczki. Także wiecie, promocyjka, naprawdę. No i co? Tyle ode mnie. Do następnego. Na razie, cześć. Żółwiczek. Yo. Woo.